Program specjalny, pierwsza liga, raport, bo Gonzalo Fejo odchodzi z motoru Lublin. Jak grom z jasnego nieba, ta informacja się pojawiła na Twitterze klubu i aż sprawdzaliśmy, czy to nie jest fake, czy to nie jest jakieś konto podszywane, ale nie, to jest oficjalne konto motoru Lublin. Czytamy tutaj tak, informujemy, że po sobotnim przegranym meczu ze Stalą Rzeszów trener Gonzalo Fejo złożył rezygnację z funkcji trenera zespołu. Rezygnacja ta została przyjęta przez władze klubu. Nowym trenerem motoru zostanie teraz Mateusz Stolarski. Tak prezentuje się ten tweet. My reagujemy błyskawicznie. W tym tygodniu skupiamy się na reprezentacji Polski. Pierwszej ligi raportu miało nie być, ale mamy całe szczęście nie o tyle eksperta, który mieszka blisko, ale który ma szybki samochód. W czasach kariery trochę sobie zarobiłeś, żeby koni w nim było, więc szybko przyjechał Bartek Kalinkowski. Dzień dobry. Będzie z nami też oczywiście Mateusz Hawrot cały czas na łączach na Skype'ie, ale będzie też Dawid Dobrasz, no bo temat Lecha Poznań przewija się wokół nazwiska Gonzalo Fejo od dobrej godziny, więc Dawida też serdecznie witamy, prosto chyba z siłowni albo z jakichś pięknych innych miejsc. Natomiast jeśli chodzi o ułożenie tej sprawy od początku do końca, złożyliśmy tego live'a, ekipę realizacyjną, gości jak najszybciej, więc was serdecznie poproszę od razu o łapkę w górę, o odezwanie się na czacie, co myślicie o tym rozstaniu Gonzalo Fejo z motorem, dosyć nagłym, niespodziewanym. I myślę, że naprawdę nikt się nie mógł spodziewać, że trzecim trenerem, który odejdzie z pierwszej ligi w tym roku, będzie właśnie Gonzalo Fejo. Natomiast takie pierwsze twoje myśli, jak zobaczyłeś tego tweeta i upewniłeś się, że to jest konto prawdziwe? Pierwsze myśli, no zacząłem się zastanawiać, czy to rzeczywiście jest podyktowane znowu jakąś aferą, czy może bardziej złożona sytuacja. Z tego, co dochodzą nas słuchy, no to żadnej tacy, żadna taca nie poszła w ruch, może tak. Więc nic się strasznego nie stało. Natomiast powiem szczerze, ja od razu zacząłem się zastanawiać właśnie, czy to nie jest podyktowane tym, że może trener Fejo ma jakąś propozycję z innego klubu, z wyższej klasy rozgrywkowej, bo chwaliliśmy motor i ogólnie jeśli chodzi o warsztat trenerski Portugalczyka, no to wszyscy wypowiadają się mega. No właśnie, ty mówisz o ofercie z innego klubu, natomiast kanał Ligowiec zajmujący się pierwszą, drugą, trzecią ligą podaje, że Lech Poznań poważnie zainteresowany Gonzalo Fejo. Na stole kontrakt 4-letni, czekamy na oficjalne info. Dla mnie opinia Dawida Dobrasza jest ważniejsza niż oficjalne info, więc Dawid, po prostu oddaję ci głos. A sprawę motoru znasz dobrze, bo przecież robiliśmy tę głośną, szeroko odebieraną konferencję prasową pana Jakubasa wspólnie, więc znasz i temat motoru, i Lecha Poznań przede wszystkim. Zacznę od tego, słychać mnie, tak? Oczywiście, tylko zapytam. Zacznę od tego, że Gonzalo Fejo to jest pachowiec na pewno. Paweł Grycman, czyli szef szkoły trenerów, gdzie niedawno Gonzalo Fejo zdał egzamin UEFA Pro, no wypowiadał się w samych superlatywach, jeśli chodzi o portugalskiego szkoleniowca. Tylko kilka spraw, zanim przejdę do sedna tematu. Lech Poznań obecnie ma trenera Mariusza Rumaka na kontrakcie. I nawet jeśli byłoby zainteresowanie Gonzalo Fejo, to dlaczego Gonzalo Fejo teraz by złożył dymisję? Bo chciałby od razu przyjąć Lecha? No to mi się przede wszystkim pierwsza rzecz nie klei. Druga sprawa jest taka, że 4-letni kontrakt na stole to mnie najbardziej rozbawiło, jeśli chodzi o te informacje. Jakby szanuję tutaj portal Ligowiec, bo wiem, że to jest portal wiarygodny, tylko przede wszystkim trzeba było zasięgnąć informacji w Poznaniu. Sytuacja jest przede wszystkim taka, że Piotr Rutkowski, to chyba mogę zdradzić, no wysłał na pewną grupę wiadomość z prośbą o zdementowanie tej informacji. To też do mnie dotarło, bo jakby
to jest ten sam case, kiedy pojawiła się informacja, że Marek Papszun w ogóle jest rozbadany przez Lecha Poznań. Druga sprawa jest taka, że Gonzalo Feo jest trenerem, który chce zarządzać wszystkim, mieć wpływ na wszystko, a klub Lech Poznań jest ostatnim takim klubem, który coś takiego jest możliwe. I o ile Gonzalo Feo to jest fachowiec, tego w żaden sposób nie podważam, o tyle ani 4-letni kontrakt, ani Gonzalo Feo w Lechu to jest absurd. Nigdy się coś takiego moim zdaniem nie wydarzy, jeśli chodzi o nie wiem, perspektywę roku, dwóch czy trzech. Wiem, że Gonzalo Feo chciałby bardzo pracować w Lechu, bo kiedyś nawet rozmawiałem z nim na ten temat, że od razu by poszedł i wziąłby taką propozycję, ale no nie ma na to żadnych szans. Przede wszystkim Lech Poznań w ogóle nie wyobraża sobie współpracy z trenerem tak apodyktycznym, jeśli chodzi o działania. W Lechu Poznań są struktury, te struktury są bardzo ważne i przede wszystkim trzeba je respektować, dlatego trenerem jest dzisiaj Mariusz Rumak. Jeśli ktoś nawet chciałby dyskutować o tym, czy Mariusz Rumak jest lepszym trenerem niż Gonzalo Feo, czy gorszym, to to nie ma dzisiaj żadnego znaczenia. Lech Poznań potrzebuje trenera, który jest do filozofii, do DNA tego klubu. Gonzalo Feo do tego po prostu nie pasuje i to nie jest kwestia podważania. I to, co powiedziałem na początku, dlaczego Gonzalo Feo miałby złożyć rezygnację, kiedy dzisiaj nie ma tematu pracy w Lechu Poznań przed czerwcem, a on sam ma coś do zrobienia w Motorze Lublin. Z moich informacji wynika, że tam kwestie poszły też jakieś finanse, jakby nie weryfikowałem tego, bo to jest tak na tyle szybka informacja, że jedynie po prostu zostałem poproszony też już zdementowanie tych faktów i ze strony klubu, i ze strony także powiedzmy naszej redakcji, dlatego też tutaj łączę się z wami, bo no... No jakby absurd tej sytuacji, ja nawet w pewien sposób nie chcę zdradzać, ale wiem, jak te plotki powstały i wydaje mi się, że nie ma sensu w to wchodzić. Po prostu wydaje mi się, że też o tym rozmawiamy, bo dość poważne konto, czyli ligowiec, no zaczęło komportować te informacje i dlatego też my to komentujemy, w pewien sposób dementujemy. Okej, czyli możesz potwierdzić, że w nowym sezonie, przynajmniej na teraz, nie ma takiej oferty, żeby Gonzalo Feo był nowym trenerem Lecha Poznań. Daje na to 0,001% szans. Okej, no to mamy szybkie zdementowanie tej sytuacji. To ostatnie pytanie, Dawid, do ciebie, dopóki jesteś. Jak ty odbierasz całą tą dzisiejszą sytuację? Mamy poniedziałek, zaczynamy tydzień z reprezentacją Polski. Myśleliśmy, że zapomnimy trochę o Ekstraklasie, o pierwszej lidze. A tu bomba, a ty doskonale znasz te sytuacje, które się wydarzały w tamtym roku w Motorze Lublin. Już wtedy było bardzo gorąco. Po prostu trener Gonzalo Feo przy całej swojej jakości w warsztacie trenerskim jest też człowiekiem bardzo impulsywnym i emocjonalnym. Wiem, że z moich informacji, że trener Feo miał nowy kontrakt na stole w Motorze Lublin. Jakby nie chciałbym wchodzić w detale, co tam się wydarzyło, ale zakładam, że tu po prostu jest kwestia jakiegoś impulsu momentu i dlatego doszło do takiej sytuacji. Tak jak tutaj powiedział twój kolega dzisiaj w studiu, że żadna taska nie poszła w ruch, jeśli o tym wiemy i oczywiście to mówimy w pewnym sposób z przekąsem, bo wiemy, jak ta sytuacja odbiła się w Polsce. Wiemy, że niektórzy chcieliby po prostu, żeby nawet Gonzalo Feo za tę sytuację, brzydko mówiąc, beknął w dość inny sposób i nawet został zawieszony. Wtedy pan właściciel Jakuba stanął za nim, co nawet jestem w stanie zrozumieć, bo Gonzalo Feo osiąga fantastyczne wyniki z tą drużyną. Moim zdaniem potencjał tej drużyny jest słabszy niż na to, co obecnie prezentuje jej miejsce w tabeli i tak naprawdę z mojej strony praca Gonzalo Feo miała bardzo duży wpływ na ten zespół i tylko dlatego niektórzy stawiali motor nawet w kwestii faworyta do barażach, do awansu, do ekstraklasy, ze względu, że już przeszli tę ścieżkę z szóstej pozycji. Przecież Gonzalo Feo wydostał wtedy motor praktycznie ze strefy spadkowej i prowadził do pierwszej ligi. Dzisiaj ten zespół jest na całkiem ciekawej drodze, żeby być w tych barażach i być może w nich rywalizować i osiągnąć taki sukces, jak Puszcza Niepołomice. Dzisiaj wiemy, że ta sprawa została przecięta. Pewnie w najbliższych godzinach będziemy mieli więcej informacji. No moim zdaniem jest trochę za wcześnie, żebym ja tutaj gdzieś informacje z jednego źródła wprowadzał jako wiarygodne. Po prostu mówię o tym, co w ostatnie pół godziny czy godzinie się dzieje, wydarza, jakie są informacje. Słyszę o kwestiach finansowych, słyszę, że nowy kontrakt był na stole i chodzi pewnie o jakieś impulsywne działania. No niekoniecznie wierzę, że tu wynik sportowy, ostatnio porażka, ale no tyle chyba mogę powiedzieć z mojej strony na początek. No tematu Lecha Poznań nie było, nie ma i moim zdaniem nie będzie, a na pewno nie czteroletni kontrakt, bo ja nawet sobie nie przypominam, kiedy Lech Poznań ostatnio czteroletni kontrakt komuś zaoferował, tak? Nawet Maciej Skorda miał dwuletni i nie wiem, wydaje mi się, że po Adamie Nawałce to Lech Poznań się bardzo sparzył na trenerach, którzy chcą mieć absolutną władzę. Wiem, że pewnie wielu kibiców nawet by chciało, żeby tacy trenerzy jak Marek Papszun czy Gonzalo Feo, oczywiście widzę między nimi ogromną różnicę, pracowali w Lechu i odpowiadali za ten pion tylko czysto sportowy, ale nie w takim klubie jak Lech Poznań.
Dawid Dobrasz, dziękujemy ci pięknie. Dawida jeszcze dzisiaj zobaczycie. Dziękuję prosto bardzo. Z konferencji prasowej Michała Probierza i Roberta Lewandowskiego. Natomiast no, fakty są takie. Gonzalo Feio podał się do dymisji i oczywiście od razu, jak się dowiedzieliśmy, zakończyliśmy pierwszy nasz dzisiejszy program, zaczęliśmy dzwonić, zaczęliśmy pisać. Teraz nawet do nas spływają jeszcze różne wiadomości na WhatsAppie od ciekawych źródeł. No i z tego, co wiemy, trener Gonzalo Feio podał się do dymisji, bo jest człowiekiem honoru i uważa, że człowiek honoru, jeśli ma taki wynik na początku tego roku, to powinien po prostu oddać się do dyspozycji przełożonego, ale prezes Jakubas tę dymisję przyjął i to jest dla mnie duże zaskoczenie. Dla ciebie? No jeżeli powiedziałeś, że trener Feio jest człowiekiem honoru i podał się do dymisji, ponieważ ostatnie wyniki były słabe, no to prezes również może podszedł do tego w ten sposób, że były słabe wyniki i nie jest zadowolony, dlatego tą dymisję przyjął. No, ja myślę, że trzeba zawsze brać pod uwagę to, że takie rzeczy mogą się wydarzyć. Mówię to pod takim względem, że w tym momencie wszystko, co powiemy, to jest czysta teoria. To jest teoretyzowanie, ponieważ nie mamy informacji bezpośrednio od trenera Feio. Podejrzewam, że żaden z zawodników, ani też pozostałych członków sztabu nie wypowie się teraz, tak samo jak i chociażby prezes Jakubas. Nie będziemy mieli takich informacji, więc wszystko, o czym mówimy, to są jakieś domysły, zasłyszane plotki, a wiadomo, jak te plotki szybko się rozchodzą i jak potrafią ewoluować, co się potrafi wydarzyć. Więc na pewno jest kilka opcji, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że po prostu być może ta decyzja trenera Feio o podaniu się do dymisji rzeczywiście była oparta na jakiejś zasadzie honoru. Natomiast nie kupuję tego, że w oparciu właśnie o takie pobudki trenera Feio, że prezes Jakubas przyjął tą rezygnację. Wydaje mi się, że musiało się tych kilka rzeczy nawarstwić i że to nie była pierwsza taka rozmowa. Mhm. Mogła nie być, faktycznie. Tam musiało być gorąco za kulisami. Dużo plotek się pojawia, bo mam wrażenie, że mimo że Motor Lublin to jest na razie tylko czy nie tylko, ale jednak pierwsza liga, no to Gonzalo Feio budzi emocje polskiego mainstreamu i faktycznie dziennikarze, wszyscy czołowi czy eksperci się zaczęli wypowiadać na Twitterze. My celowo od razu zrobiliśmy program, zwołaliśmy tutaj ludzi, więc moi drodzy, jeśli mogę was serdecznie poprosić, nie dla mnie, nie dla żebrania o ławki w górę, tylko dla tej ekipy, która tutaj specjalnie przyjechała, dla Bartka też, który się zerwał z domu, serdecznie prosimy o łapkę w górę, bo to po prostu zrobi zasięg i wybije te transmisje, więc wiemy, że rozumiecie, jak ten YouTube działa, ale teraz do faktów. Różne plotki, różne teorie spiskowe, bardziej czy mniej, się pojawiły na Twitterze. Z tego, co wiem, Gonzalo Feio nie grał tą dymisją na przedłużenie swojego kontraktu, ponieważ ten nowy kontrakt był już dogadany co do warunków i miał zaraz zostać przedłużony. Więc z tego, co mogliśmy się dowiedzieć z wewnątrz klubu, to nie było tak, że nagle Gonzalo Feio, nie wiem, chciał więcej pieniędzy. Tylko raczej chodziło tu o inne względy, pewnie też emocje pomeczowe po ostatnim spotkaniu ze Stalą. No i też Gonzalo Feio miesiąc temu dostał ofertę z klubu z Ekstraklasy, ale na lato, i tę ofertę odrzucił, bo chciał dalej działać w Motorze, więc jeśli coś takiego się wydarzyło, no to zastanawiam się, czemu Gonzalo Feio na dzisiaj nie jest pierwszym trenerem zespołu, tylko jest nim Mateusz Stolarski. No bo złożył rezygnację, która została przyjęta. No to wiesz, bo jeżeli mówimy o faktach, to powiedzmy sobie szczerze, że trener Feio zbudował niesamowicie pozytywną narrację wokół Motoru, przynajmniej do pewnego momentu, albo przynajmniej sportowo, bo osiągnął, myślę, że bardzo duże rzeczy, o których się nie śniło nawet tam ludziom w Lublinie, kiedy on przychodził, ponieważ przypominam, że on wyciągnął w drugiej lidze zespół niemalże z dna tabeli, no, ze strefy spadkowej, zrobił z nim awans od razu w pierwszym roku i po pierwszej rundzie my tutaj wielokrotnie podkreślaliśmy, że to jest drużyna, która nas najbardziej pozytywnie zaskoczyła i która ma naprawdę duże szanse do tego, żeby do tej ekstraklasy wejść. Mhm. No i teraz zastanawiam się po prostu, bo jedna rzecz to jest to, co wychodzi na zewnątrz i to, ile razy były jakieś sytuacje z trenerem Feio, ponieważ no wiemy, że ma taki temperament, który no czasami nie potrafi tych nerwów na wodzy utrzymać. Ile było takich sytuacji, o których my nie wiemy, które w jakikolwiek sposób wpływały na to, co się działo w Motorze. I to nie chodzi tylko o sytuacje wynikające z temperamentu trenera Feio, ale również na przykład z jakichś obietnic, które względem jego nie zostały spełnione.
bo my nie mamy takiej wiedzy, nie możemy teraz o tym powiedzieć. Natomiast patrząc przez pryzmat tego, jak motor się rozwijał pod trenerem Fejo, patrząc przez pryzmat tego również, jak społeczność w Lublinie odżyła, jak bardzo była za trenerem, no to domyślam się tylko po prostu, że naprawdę te ostatnie wyniki, okej, one nie były takie super, no, żeby nie powiedzieć, że były złe, i ta gra motoru również nie była w tych ostatnich kolejkach jakaś mega, ale jednak no, nie mogę tego kupić, że po takim okresie te wyniki zadecydowały o tym, że rzeczywiście ta rezygnacja została przyjęta. To musiały być jakieś inne względy. Bardzo jestem ciekawy tych względów. My witamy z kolei Mateusza Chawrota. On nie ma tak szybkiego samochodu, żeby z Trójmiasta do nas przyjechać w moment do studia. Bartek miał trochę bliżej, natomiast ty jesteś w gotowości z Gdyni. No to pierwsze pytanie do ciebie, Mateusz. Pierwsza reakcja. I jak odbierasz tę sytuację? Czy widzisz jakieś teorie spiskowe w tym wszystkim? Czy po prostu przyjąłeś ten komunikat, że tak powiem, na sucho? Cześć wam, cześć wszystkim. Tak, no niestety nie mogłem się teleportować z Gdyni. Pierwsza reakcja, byłem akurat poza domem, gdzieś tam w ferworze walki komunikacyjnej, co w Gdyni nie jest łatwe. I sprawdziłem najpierw, czy to nie jest konto typu Człowiek Bóbr, czy takie znane, które trolują na Twitterze. No na pewno jest to szok, że ta informacja wypłynęła teraz, tak, że jak już trochę tę pierwszą ligę odsunęliśmy gdzieś na bok, bo jednak skupiliśmy się na kadrze, no też tego programu, którym właśnie jesteśmy, miało nie być. No ale jest to jakiś szok, tak, zdecydowanie. Można było się spodziewać, że gdzieś ta współpraca Gonzalo Fejo z motorem, ze sztabem, z piłkarzami, z właścicielem, tam generalnie jest gorąco. No a jednak dalej, jak spojrzymy na suche wyniki, to te wyniki są świetne, tak? Ja tu zerkam, motor ma dalej 40 punktów, jest w strefie barażowej. Okej, stracili punkty ze słabą Polonią, okej, stracili punkty ze słabą, mówię o tabeli, Stalą Rzeszów, ale mimo wszystko, no to jakby nie upoważnia moim zdaniem do jakiejkolwiek zmiany trenera, więc mnie osobiście ta zmiana mocno zdziwiła, jeśli chodzi o jej timing, ale myślałem, że prędzej czy później, no musi w końcu do niej dojść, bo... No bo ta współpraca była gorąca i w końcu najwyraźniej się jakaś miarka przebrała. Ja też nie jestem jakimś fanem teorii spiskowych, odpowiadając Samuel na twoje pytanie. Cóż, powiem tak, dobrze, że po trenerze Feja jest trener Stolarski, który zna zespół, jest kolejnym młodym trenerem, bo chyba 31 czy 32 lata ma. No i to jest ciekawe, że jakby motor dalej będzie szedł w tym kierunku, ale myślę, że wszystko będzie dużo po prostu zdrowsze, też jeśli chodzi o atmosferę, a trener Fejo, no 3 miesiące, 4 w Ekstraklasie. Nie myślę, że tu nie będzie miał żadnych klub jednak. Znaczy na pewno będą kluby, które nie będą miały oporu przed zatrudnieniem trenera Fejo, bo odrzucając to, jakie chodzą o nim słuchy, jeśli chodzi o kompetencje miękkie czy relacje, no to fachowiec jest naprawdę pierwsza klasa. Mam wrażenie też, że no nie będziemy tutaj specjalnie wychwalać na siłę trenera Fejo, natomiast warto podkreślić to, co słyszeliśmy od innych trenerów, którzy byli z nim na kursie UEFA Pro, mianowicie kiedy były jakiekolwiek wystąpienia na tym kursie trenerów, którzy dopiero chcieli zaliczyć ten egzamin, no to kiedy ci trenerzy usłyszeli Gonzalo Fejo, potem ustawiła się do niego niemalże kolejka z prośbą o to, czy mogą przyjechać na tydzień, na 2 tygodnie na staż do Motoru Lublin, kiedy będzie ku temu okazja, jeśli chodzi o logistykę, o czas. Więc jeśli chodzi o warsztat, nie mamy żadnych wątpliwości, że Ekstraklasa będzie go chciała, bo tak jak powiedziałem, już miesiąc temu oferta z Ekstraklasy była to oferta na lato i została ona przez trenera Fejo odrzucona. Natomiast jeśli chodzi o Motor Lublin, no to Mateusz Stolarski został nowym trenerem i też mamy kolejne informacje, mianowicie jak to na tej trenerskiej karuzeli bywa, posypały się od razu CV, wiadomości i różne telefony do klubu, natomiast właściciel nie widzi innego trenera w tym sezonie niż Mateusz Stolarski, który był w sztabie Gonzalo Fejo, także wszelcy trenerzy, którzy na przykład nas oglądają, są bezrobotni i chcą wysłać kontakt, chyba nie mają na co liczyć w tym sezonie w Lublinie. Natomiast jedna rzecz mnie ciekawi. Czy Gonzalo Fejo na pewno, mimo tego komunikatu, nie poprowadzi żadnego meczu motoru w tym sezonie? No to byłby absurd, nie, gdyby tak się wydarzyło. Ale zastanawiam się, mamy okres reprezentacyjny, teraz trochę przerwy. Wiesz co mnie zastanawia? Nie, no to już naprawdę byłoby dość dziwne, jeśli jednak właściciel klubu przyjął tę dymisję, bo też nie wiadomo,
Tak, no wiesz, trener Fejo słynie z tego, że ma dość gorącą głowę. Być może nie spodziewał się przyjęcia tej dymisji, tak, ze strony właściciela. Może właściciel stwierdził, że to już po prostu za wiele, że coś się wyczerpało, no bo wiemy, że wcześniej było też gorąco. Przecież była sytuacja, że piłkarze chyba na trening nie wyszli, tak, bo nie było pewne, czy trener Fejo będzie dalej w Lublinie pracował. Więc może po prostu właściciel uznał, że jak któryś raz jest zbyt gorąco, to po prostu trzeba to przeciąć i zaufać trenerowi Stolarskiemu. No szkoda, że nie możemy z trenerem Fejo tutaj na gorąco porozmawiać, bo to było najlepsze, ale wydaje mi się, że jednak no nie poprowadzi już meczu Motoru w tym sezonie, chociaż Motor lubi zaskakiwać, pierwsza liga tym bardziej lubi zaskakiwać, więc taki promil szansy bym dał, że ta twoja teoria, Samuel, gdzieś tam nie jest przekreślona całkowicie. Zobaczymy, jak będzie. Ja też bym zerknął na Twittera, mianowicie na tweeta Szymona Janczyka. Warto sobie na to zerknąć, ponieważ on opisuje ze swojej perspektywy, z tego co on się dowiedział, wszystko co się wydarzyło w Lublinie. Mianowicie czytamy tutaj tak. Gonzalo Fejo się przeliczył. Myślał, że w nieskończoność może straszyć Zbigniewa Jakubasa, gdy ten nie spełni jego żądań, przestanie trenować Motor. Przeliczył się, bo tym razem Jakubas powiedział okej, to do widzenia. I Fejo w Motorze nie ma. Nauczkę mają przede wszystkim kibice z Lublina, którzy długo bronili Fejo na zasadzie może i wariat, ale przynajmniej swój. Otóż okazało się, że Gonzalo swój wcale nie był, po prostu przychylność fanów akurat była mu potrzebna. O tym, co o Motor United i innych takich hasełkach myśli naprawdę, pokazał teraz, odchodząc w momencie, w którym mógł w Lublinie budować sportowy sukces w środowisku, które stało za nim murem. Bardzo mocne słowa Szymona Janczyka. Czy się z tym zgadzać, czy nie, to jest inna kwestia. Natomiast mnie zaskoczyło delikatnie samo złożenie dymisji, no bo oddanie się w ręce zarządu jako człowiek honorowy rozumiem, ale z drugiej strony, gdyby pan Jakubas chciał się pozbyć Gonzalo Fejo, to miał prawo go zwolnić i po prostu wypłacać pieniądze do końca kontraktu, więc tutaj chodziło o coś innego. Zastanawiam się, na co liczyć mógł Gonzalo Fejo, no bo przecież to nie jest tak, że przestał wierzyć w awans do Ekstraklasy. Panie Mateuszu. A, myślałem, że Bartek tu się przymierza. Nie, ja sobie spokojnie czekam. Dobrze, nie, wiesz co, wiecie co? No trudno powiedzieć, bo ja coś powiedziałem podobnego, tak, że może nie spodziewał się trener Fejo, że ta dymisja zostanie przyjęta, może to jakieś wymuszenie presji, może nagła decyzja, no trudno powiedzieć. Niemniej, jeśli faktycznie się właścicielowi skończyła cierpliwość, a na to wychodzi, że się skończyła, to no trudno, no Motor idzie dalej. Niemniej tutaj ja sobie wszedłem teraz na komputerze na ten tweet Szymona i jest bardzo ciekawy komentarz użytkownika Maciek Serdak, który pisze, że dla Fejo kompletnie nic się nie stało, że Motor powiedział pas, zrobił tam wynik ponad stan i odchodzi na szczycie sportowym, jeśli chodzi o osiągnięcia. Teraz wiele klubów z otwartymi ramionami powita go u siebie. No i ja myślę, że to jest dość trafne podsumowanie, bo jakby odsuwając charakter czy informacje, jakie słychać na temat trenera Fejo, no to sportowo zostawia Motor z 40 punktami walczący o awans do Ekstraklasy. Tylko faktycznie no jest to jakiś cios dla kibiców, tak? Bo nagle gość twierdzi, że w tym momencie jednak rezygnuje, że może coś się wyczerpało, że nie wiem, zbyt go te ostatnie strata punktów z Polonią, porażka w słabym stylu porażka ze Stalą może go popchnęły do tego, że coś nad czym sam się zastanawiał w końcu powiedział pas. No, mówiłeś Samuel tak, że doszło do honorowej dymisji, że nie było dymów, jak to się mówi, więc no bardzo ciekawa sytuacja. Myślę też, że jak ta temperatura trochę spadnie, że ta przerwa reprezentacyjna minie, to nie tyle Gonzalo Fejo wróci na ławkę, tylko będziemy więcej wiedzieć takich szczegółów, które faktycznie są faktami, tak powiem. Myślę, że tak. Myślę, że trochę tego napłynie. To, co wiemy teraz, nie było jeszcze treningu po meczu ze Stalą, także nie było okazji do pożegnania się Gonzalo Fejo z zespołem. Pierwszy trening będzie w środę i wtedy już Mateusz Stolarski ma te zajęcia poprowadzić. Sobota to gra wewnętrzna, a potem już tydzień ligowy. Pierwszy mecz nowego trenera będzie z GKS-em Tychy w kolejny poniedziałek. Natomiast to też ciekawy, no mam wrażenie, że po prostu takie wielkie zaufanie do Mateusza Stolarskiego, też młodego asystenta, że tutaj Motor nie myśli o jakimkolwiek innym szkoleniowcu i nie chce nawet przyjmować takich propozycji. Natomiast ty miałeś okazję, Mateusz, nawet
z Mateuszem Stolarskim porozmawiać w programie Pierwsza Liga Raport na początku tej rundy, jeszcze w trakcie przygotowań, więc opowiedz trochę może o jego postaci, o tym, co on przekazywał u nas wtedy, bo teraz wiadomo, poprosiliśmy o komentarz i Gonzalo Feo, i Mateusza Stolarskiego, i ludzi z klubu, no ale tego komentarza poza oficjalnym komunikatem na razie nie będzie. A faktycznie, bo to był program z Błażejem Łukaszewskim jako prowadzącym, bo się zastanawiałem, dlaczego mnie pytasz o coś, jeśli... Wygrzewałem się w Turcji, tak. Tak było, tak było. Nie wiesz, co mnie pierwsze, co zauważyłem rozmawiając, bo pierwszy raz miałem okazję rozmawiać tu w programie przez łączenie z trenerem Stolarskim, to na pewno to, że mimo młodego jak na trenera wieku i stażu, czy to jest konkretny gość, który wie czego chce i jest w tej nowej fali trenerów, którą ja oceniam bardzo pozytywnie, tak, bo mówimy o trenerze Siemieńcu, Myśliwcu, jest trener Bella, no jest wielu tych trenerów, którzy faktycznie wiedzą dużo o piłce i wiedzą, jak to przekazywać. No teraz była świeża fala, tak, osób, które ukończyły ten kurs, tak jak ukończył trener Fejo czy trener Bella z Miedzi, więc poza tym trener Stolarski nie wziął się znikąd, tak, był w tej drużynie, był bliskim współpracownikiem trenera Fejo. Jak trener Fejo był na kursie, to z tego, co rozumiem, to trener Stolarski zarządzał drużyną, prowadził treningi, no i to też jest na pewno plus, że jest człowiek, który jest tutaj na miejscu, jest w motorze, piłkarze go znają, a nie, że motor by teraz brał tak zwanego strażaka z zewnątrz, który by wszedł z buta do klubu, do drużyny i wszystko układał na nowo, więc myślę, że to jest atut, że akurat trener Stolarski dostaje tę szansę. No gwiazdka z nieba trochę mu spadła, ale jeśli wykorzysta tę szansę, bo oczywiście trener Fejo robił trochę wynik ponad stan, ale myślę, że no, duża szansa dla trenera Stolarskiego i myślę, że on ją może wykorzystać. To będzie naprawdę niespodziewana, ale świetna trampolina do kariery, bo ta kariera no, taka naturalna, tak? Tutaj była asystentura wcześniej, teraz asystentura tutaj w sztabie, w motorze, wcześniej chyba w Stali, tak jak się nie mylę, w Stali Rzeszów, więc to tak naturalnie wszystko idzie. No i dobrze, no stawiajmy na młodych trenerów, którzy mają 30, 31, 35, 40 lat, a nie na zgrane karty, gdzie w większości te zgrane karty są już wyczerpane. Tutaj mamy tweeta Bartosza Wieczorka, Zbigniew Jakubas, 7 dzień marca 2023. Dopóki w Lublinie będzie trener Gonzalo Feo, wtedy w motorze będę również ja. Jedziemy na tym samym wózku i wszyscy musimy się nawzajem wspierać. Zatrudniając pana Feo, powiedziałem sobie, że jeżeli nie wypali z nim, to przestanę inwestować w klub. Mocny cytat. Mam wrażenie, że w małżeństwie też się wiele rzeczy czasem mówi, a po roku staje się to nieaktualne, a ci ludzie żyją sobie dalej. To masz tylko takie wrażenie, nie? Tylko wrażenie. Samuel ekspert. Tak. Nie no, ogólnie myślę, że bo to trzeba pamiętać o tym, że jeśli chodzi o prezesa Jakubasa, to również jest pierwszy klub, w którym on jakby piastuje, jest właścicielem, piastuje funkcję prezesa. Te przejścia z biznesów prywatnych do prowadzenia klubów sportowych bywają ciężkie, myślę, bo ta specyfika tych klubów piłkarskich i też jakiejkolwiek komunikacji z kibicami, mediami, czy samymi piłkarzami, bo to też bardzo specyficzna grupa osób, czy ze sztabem szkoleniowym, no to jest ciężkie i mam wrażenie, że prezes Jakubas również tego się uczył i dalej uczy i już nigdy takich słów nie wypowie, o ile zostanie oczywiście w motorze i dalej będzie prezesował. Cóż, no tutaj jeszcze odnośnie tego, co mówiliście, tak się przysłuchiwałem i mam wrażenie, że oczywiście mówimy teraz o trenerze Fejo, że on na pewno trafi do Ekstraklasy. Ja uważam też, że swoją szansę w Ekstraklasie dostanie bez dwóch zdań. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, jak właśnie łakomym kąskiem jest motor jako klub. Masz kibiców, masz piękny stadion, masz super ośrodek, masz tak naprawdę to, co mówiliśmy, jak trener Fejo rozwinął ten klub. Wszystkie rzeczy wewnątrz klubu, które są potrzebne do tego, żeby dla zawodników czuć się jak piłkarz, dla trenera czuć się jak trener. Albo inaczej, pan piłkarz i pan trener. Naprawdę. I tego wiele klubów nie ma. Oczywiście. To są w pierwszej lidze historię, że trener nie ma swojego gabinetu. Natomiast w motorze Lublin, tak jak nie było odpowiedniej suplementacji, pokoju do nawet rozciągania tego typu kwestii, czy mocno rozwiniętej siłowni, no to tak naprawdę Gonzalo Feo, nie będziemy jakoś przypisywać zasług, ale on przyszedł i to zrobił. Powiedział ma być i faktycznie prezes Jakubas to spełnił. I być może również posługiwał się czasami takimi argumentami jak w tej sprawie. Ja nie wiem, ja tylko jakby poddaję pod rozwagę takie rozwiązania. Natomiast
teraz patrząc z perspektywy trenera Fejo, ponieważ słuchaliśmy wcześniej Dawida, który mówił chociażby o Lechu, to już są trochę inne kluby niż Motor, który dopiero z tych zgliszczy niższych lig się wygrzebał gdzieś tam i buduje znowu tą swoją markę i potęgę w Polsce. No to jeśli już mówimy o takich topowych klubach jak Lech, jak Legia, tam nie jest łatwo wejść z taką łatką, jaką ma teraz trener Fejo. Bo tam jednak no, trzeba te nerwy na wodzy trzymać. Nawet widzimy chociażby wypowiedzi wczorajsze Kosty Runiaicia, który swoje dostał na trybunach. No ale musi to wszystko z pokorą przyjąć. Wie, że nie może po prostu też za dużo powiedzieć, chociaż też na pewno się w nim gotowało. I teraz pytanie, jaki klub rzeczywiście zatrudni trenera Fejo i czy trener Fejo będzie miał również tak fajne warunki do tego, żeby rozwijać drużynę, bo bezapelacyjnie zrobił to, rozwinął ten klub i tą drużynę, ale czy będzie miał teraz takie warunki, albo czy będzie mógł o takie warunki w jakikolwiek sposób walczyć z danym zarządem? Bardzo ciekawe jest to, co teraz zarzuciłeś, bo faktycznie czy będzie w stanie w jakimkolwiek klubie sobie wywalczyć taką pozycję, jaką miał w Motorze Lublin, to jest sprawa przeciekawa. Jak patrzysz na Gonzalo Fejo, to co traci, a co zyskuje Motor Lublin po jego odejściu? Znaczy, no traci świetnego fachowca, tak? To jest bardzo prosta odpowiedź na twoje pytanie, ale myślę, że realna. Co zyskuje? No jakiś oddech, tak? Ta atmosfera powinna być zdrowsza, bo jeśli współpraca z trenerem będzie łatwiejsza, zarówno jeśli chodzi o właściciele, jeśli chodzi o resztę sztabu, jeśli chodzi o piłkarzy, no to umówmy się, atmosfera jest kluczowa, jeśli chodzi o polską piłkę, to widać na przykładzie wielu klubów, widać na przykładzie Lechii i Arki, które gdzie są dzisiaj, a gdzie były w czerwcu czy w lipcu, nawet jeśli dzisiaj w tych klubach też jeszcze nie wszystko jest poukładane na 100%. Więc no, myślę, że jednak bardziej Motor straci na odejściu trenera Fejo z tych przyczyn, co mówiłem wcześniej, czyli że trener Fejo ma zaraz autostradę do ekstraklasy, już nie wchodząc, jaki klub go weźmie, kto go weźmie, kto go nie weźmie i dlaczego, to jednak za wiele nie straci na tym odejściu. Na pewno w jakiś sposób, to też na czacie widziałem, bo teraz akurat mi czat zniknął, ktoś mądrze pisał, że trener to jednak burzy swój pomnik w Lublinie. No i ci kibice faktycznie stali za nim murem i teraz zaskoczył ich, myślę, mocno dymisją. Sam nie wiem, co kibice Motoru na ten temat sądzą. Pewnie różne są opinie, bardziej mniej dobitne, ale no gdzieś ten tekst o zburzeniu pomnika na pewno jest trafiony. W jakiejś części może nie zburzył, ale na pewno jakoś tam lekko podkopał. Damian Smyk pisze na Twitterze: słyszałem opinię z ostatniego kursu UEFA Pro, że od Fejo szybko da się wyczuć ten vibe lekkiego psychopaty, ale merytorycznie ścisła topka tak mocno obsadzonej przecież grupy. Chciałbym zobaczyć Gonzalo w Ekstraklasie. Nie wiem, czy będzie dobrze, ale na pewno będzie ciekawie. Tak pisze Damian Smyk. Natomiast mamy też tweeta od rzecznika prasowego Lecha Poznań i to jest już tweet zdecydowanie ciekawszy, konkretniejszy, no bo wiadomo, że to jest poniekąd stanowisko klubu. Tak zwana zabawa fejami, fejkami. Tak napisał Maciej Henschel, rzecznik Lecha Poznań, czyli tu jest absolutne dementi to, co mówił Dawid Dobrasz na początku tego programu, kto do nas dołączył z kibiców Lecha chociażby, zainteresowany sytuacją Gonzalo Fejo, to może sobie wrócić do łączenia z Dawidem Dobraszem, gdzie wszystko pięknie opowiedział. Natomiast Motor Lublin, no zastanawiam się tylko, czy faktycznie pożegna się w taki sposób, czy w ten sposób się zakończy cały ten serial, czy sezon serialu, który właśnie Gonzalo Fejo spędził w Lublinie. Czy ten tweet i ten wpis na portalu motorlublin.pl jest końcem? No, tak jak Mateusz powiedział, jest przerwa reprezentacyjna i widzę, że Mateusz ma chrapkę na to, żeby coś tutaj się w tej przerwie wydarzyło jeszcze, ale ja myślę, no że... No będzie ciekawie. No właśnie, ja myślę, że nie będzie, wiesz. Ja niestety nie jestem... Nie, wiesz co, ja mówię, że będzie ciekawie, jeśli coś się wydarzy, ale tak jak mówiłem wcześniej, no nie sądzę, że to jakiś wielki zwrot akcji nastąpi, już za dużo by tego było. Znaczy zwrot akcji, zwrotem akcji, bardziej mi chodzi nawet o same wyjaśnienia, bo najfajniej by było, gdyby wyszedł prezes Jakubas, coś powiedział, gdyby później wyszedł trener Fejo i coś powiedział, natomiast w przypadku takich umów wiadomo, że są jakieś klauzule poufności, jeżeli już była taka rezygnacja i została ona dogadana, to na pewno taka klauzula się znajduje, więc zakładam, że nie będzie miał sposobności trener Fejo do tego, żeby się odnosić do tej sytuacji, podzielić się z nami jakby faktami albo chociażby jego wersją wydarzeń. Tak samo myślę, że Motor, biorąc pod uwagę to, że tak jak powiedziałeś, będzie w Motorze spokojniej,
będzie chciał jak najszybciej moim zdaniem po prostu tą sprawę zakończyć i być może właśnie to będzie miało takie odzwierciedlenie, że po prostu zostawią ten komunikat, koniec, jest nowy trener, nie musimy jakby tutaj niczego tłumaczyć. Może tak być. A wiecie, co jest ciekawe, że Motor teraz, znaczy teraz mówię po przerwie reprezentacyjnej, najpierw ma mecz z GKS-em Tychy, trenera Banasika, jest to mecz domowy, świeżo po przerwie, czyli w tej wielkanocnej kolejce, a później mają mecz z Wisłą Kraków, więc trener Stolarski można powiedzieć, że no będzie miał gruby test, tak? Dwa mecze z drużynami z czołówki, o ile GKS ostatnio trochę się pogubił, to jednak jest przerwa reprezentacyjna, gdzie trener Banasik powinien to poukładać. No jest Wisła, która jest na fali, tak? Po ograniu Miedzi, po remisie w Gdyni, remisie, a nie porażce, więc no jest to jednak pozytyw. No więc będzie ciekawie, myślę, że te dwa mecze pokażą, czy Motor będzie patrzył w górę tabeli, czy raczej patrzył na to, czy Gieksa Katowice albo któryś z reszta drużyn, czy Wisła Płock nie minie motorów w tabeli. No będzie gorąco na pewno po przerwie stricte na boisku, bo no już teraz ta kolejka, no głównie mówimy o Motorze, ale sama kolejka pierwszej ligi zakończona wczoraj była naprawdę mocna, jeśli chodzi o wyniki, dużo niespodzianek, więc no super, pierwsza liga, styl życia w końcu, tak? Po to oglądamy, po to rozmawiamy, po to nas wy oglądacie, widzowie, więc im więcej emocji, tym lepiej dla wszystkich, którzy tę pierwszą ligę lubią. To wszystko się zgadza. Naprawdę, jak patrzę na liczby, które wykręca nazwisko Fejo, to jest coś nieprawdopodobnego, bo jest to na teraz na Twitterze czy X-ie drugie najpopularniejsze słowo w Polsce. 39 tysięcy postów. Także całkiem sporo. A jak jest pierwsze? Jak na dwie godziny. Pierwsze jest, jeśli się nie mylę, The Show Life on Tour 2024, więc nie wiem, o co tutaj chodzi. Natomiast faktycznie Gonzalo Fejo podbija trendy, to na pewno. Zobaczmy sobie jeszcze tabelę pierwszej ligi zaraz, bo to jest też bardzo istotna sprawa. Pierwsza jest Lechia Gdańsk, 47 punktów. Druga Arka Gdynia, 45, czyli do miejsca premiowanego awansem bezpośrednim Motor traci zaledwie 5 punktów. Jeśli chodzi natomiast o te dwie pozycje wyżej, to i GKS Tychy i Wisła Kraków mają po 41 punktów na trzecim i czwartym miejscu, czyli do tych lokat Motor traci dosłownie jedno oczko. To jest też bardzo zastanawiające i bardzo ciekawe, że w takim momencie Gonzalo Fejo podaje się do dymisji. Inna sprawa, że ostatnie trzy kolejki to jest remis z Łęczną 1-1, remis z Polonią Warszawa 1-1, remis, którego nie powinno być, patrząc na pracę sędziego Gryckiewicza, i to też podkreślał Gonzalo Fejo po tym meczu. Można mówić, że są remisy bardziej przypadkowe, bardziej pechowe czy szczęśliwe, ale ten faktycznie mecz nie powinien się zakończyć remisem, tylko wygraną Motoru, gdyby sędzia pracował lepiej. Natomiast Stal Rzeszów wygrała z Motorem Lublin i to jest już, no nie chcę używać za mocnych słów, ale może nie kompromitujące, ale to jest bardzo złe dla Motoru Lublin, że Stal Rzeszów potrafi z nimi wygrać. No ale jak Stal Rzeszów przegrywała, no to w końcu musiała wygrać i w końcu się to musiało odwrócić. Ja też myślę, że wyciągnęli w Stali jakiekolwiek wnioski, w takim sensie, że zobaczmy nawet patrząc na skład, tam było czterech młodych zawodników. Mhm. A wcześniej zaczynali jeszcze większą liczbą tych młodych chłopaków i oczywiście nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że rzeczywiście to przynosi taki efekt, jakiego się żąda. No tutaj ewidentnie w tym meczu, zresztą można było posłuchać też na konferencji, bardzo fajnie trener Fejo o tym spotkaniu opowiadał, mówił właśnie jak ten mecz się toczył, więc żeby tutaj nie zanudzać, to odsyłam właśnie do konferencji trenera po meczu ze Stalą Rzeszów. Bo to nie jest też tak, że Stal Rzeszów jest tak słaba, jak jej ostatnie wyniki. Bo mówiliśmy sobie nawet o tym pierwszym meczu z Wisłą Kraków i o tym rzucie karnym Krzyśka Danielewicza, który by strzelił, to prawdopodobnie by wygrali ten pierwszy mecz z Wisłą Kraków. I być może zupełnie inne nastawienie mieliby na kolejne mecze. Natomiast 92. minuta to było. Z tak młodą drużyną, ze słowami, które też padły niepotrzebnie moim zdaniem wtedy na konferencji, czy to było nawet przed tym meczem? Przed tym meczem. Mhm. O zawodnikach powyżej 30 roku życia i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciężko myślę, że było się podnieść, kiedy się przegrało jeden mecz, później drugi mecz, trzeci, i to niestety już później siedziało w głowach tych chłopaków. To był mecz na przełamanie, udało im się to zrobić z pomocą właśnie tych wcześniej niedocenianych, troszeczkę bardziej doświadczonych zawodników. A Motor, cóż, no jakby to nie zmienia oceny tego zespołu przez pryzmat tych kolejek, które zostały rozegrane moim zdaniem. Oczywiście ten początek ma słaby, bo tak trzeba powiedzieć, że też myślę, że z gry też nie do końca można być zadowolonym.
ogólnie motoru w tej rundzie, ale dalej jest na takim miejscu, że jeżeli to odpali, jeżeli oni znowu wejdą na te właściwe tory, a wiemy, że ich na to stać po tamtej rundzie, no to dalej się mogą liczyć w tej walce o ekstraklasę. Może tak jak najbardziej być. Piszecie nam na czacie naprawdę wiele opinii, dlatego też zaraz je sobie poczytamy, natomiast w komentarzach możecie napisać pod tym filmem, jak widzicie przyszłość trenera Gonzalo Feio, bo myślę, że to jest temat palący. I czy w swoim klubie byście go chcieli widzieć? To też jest kwestia. Natomiast widzimy ankietę nie a propos waszych klubów, a propos Gonzalo Feio w Ekstraklasie. 684 głosy. Czy chciałbyś Gonzalo Feio w Ekstraklasie? Tak, odpowiada 69% widzów. No bo to jest postać. To jest człowiek bardzo, mam wrażenie, przyciągający swoją uwagę. Nawet po ostatnim meczu z Polonią Warszawa przecież wypowiedział się tak na konferencji, że poszedł do pokoju sędziów, wyciągnął do nich rękę na pożegnanie i powiedział: pięknie nas panowie skręciliście. Jeśli trener mówi coś takiego, no to powiedzieć, że jest kontrowersyjny, to nic nie powiedzieć. Z drugiej strony trzeba mu przyznać rację, że ten mecz sędziowany dobrze nie był. Sędziowie mu tej ręki z kolei nie wyciągnęli i z nim się nie pożegnali. Przynajmniej tak to opowiedział Gonzalo Feio. Bardzo jestem ciekawy, jaka jest przyszłość tego trenera, no bo jeśli chodzi o merytorykę, mam wrażenie, że to jest ścisły top. Ludzie ze sztabu Motoru Lublin mówią, że to jest top europejski. Czy się w tym nie zapędzają? Nie wiem, nie oceniam. Natomiast ludzie pracujący z nim uważają, że to jest trener z wybitnym potencjałem. Natomiast z drugiej strony widzimy, że ta osobowość jest, no chyba nikt nie powie, że nie jest trudna, że nie jest złożona. Na pewno jest złożona. Na pewno jest złożona, ale no to taki urok trenera Feio. Być może mu to pomaga również w innych kwestiach, chociażby, nie wiem, sama ta charyzma w szatni, prawda? Ona też może odgrywać znaczącą rolę. Wydaje mi się, że no właśnie, tylko ja liczę jednak na to, że tutaj widzowie ocenili to wejście trenera Feio ewentualne do Ekstraklasy tak pozytywnie ze względu na to, jakie wartości niesie piłkarskie. Jak klub, do którego pójdzie, może zyskać właśnie tym, że zajmie się może troszeczkę też tymi takimi zaniedbanymi obszarami danego klubu, wniesie nową energię do gry jakiejś drużyny, będzie się po prostu tą drużynę przyjemniej oglądało, a nie dlatego, że będą dymy na konferencjach. To się zgadza. Wiecie, to ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, bo Samuel powiedział, że Motor traci tylko 5 punktów, ale z drugiej strony patrząc na to, jaka sytuacja była w przerwie, tak, między rundami, to jednak jest trochę aż 5 punktów, no bo Motor stracił, tak, Motor stracił do Arki, Motor stracił do Lechii, więc w tę stronę bym patrzył, poza tym już zanim Wieksa Katowice jeden punkt za motorem... Ja podkreślam cały czas, Mateusz, że to jest Beniaminek tej ligi. To jest dosyć oczywiście istotne. Nie, oczywiście, tylko wiesz, też Motor zrobił zimą takie ruchy, że ewidentnie dali sygnał, idziemy po pełną pulę, no a wyniki w trzech ostatnich kolejek, jak na no skład, myślę, personalny Motoru i te ambicje, no to były bardzo słabe, więc akurat się nie dziwię, że trener Feio stwierdził, że ostatnio idzie to poniżej oczekiwań. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo zobaczcie, że Motor miał stosunkowo przyjemny terminarz, tak? Wyszło z tego 2 punkty w 3 ostatnich meczach, ale zaraz będzie trudniej, zaraz będą Tychy, zaraz będzie Wisła, zaraz będzie Arka. No i właściwie to zdefiniuje tak ten sezon, jeśli chodzi o Motor. Myślę, że to zobaczymy, w jakim kierunku trener Stolarski i jego drużyna pójdzie, no ale na pewno będzie gorąco. Ale Mateusz, zwróć uwagę, że w pierwszej rundzie też Motor miał taki moment, w którym im nie szło. Też się zastanawialiśmy, prawda, no jak sobie trener Feio... właściwie była. No właśnie, dlaczego zastanawialiśmy się tutaj przecież, jak sobie trener Feio poradzi z pierwszym kryzysem w swojej karierze, bo to był taki pierwszy kryzys moim zdaniem, kiedy był pierwszym szkoleniowcem. Więc dalej jest wszystko przed Motorem. Ja uważam, że naprawdę to, że teraz tracą 5 punktów, to w ogóle ich nie przekreśla w tym, żeby zrobić ten awans do Ekstraklasy. To wszystko. To wszystko. Zobaczmy sobie, moi drodzy, kończąc na ten moment temat Gonzalo Feio i przychodząc do Lechii Gdańsk, Arki Gdynia, GKS-u Tychy, Wisły Kraków i paru innych klubów. Zobaczmy sobie wyniki ostatniej kolejki. My jesteśmy z wami bardzo szczerzy, jak zawsze, więc powiemy wam szczerze, że tego programu nie szykowaliśmy w bieżącym tygodniu z tego powodu, że reprezentacja Polski po prostu
ogarnia wszelkie głowy i wasze i nasze, dlatego mieliśmy tej pierwszej ligi wyjątkowo w tym tygodniu nie robić, ale cóż, jak jesteśmy przy temacie Gonzalo Feio i takich wydarzeniach, to od razu przeczytamy wam wszelkie wyniki i omówimy trochę tę kolejkę. Lechia Gdańsk, Zagłębie Sosnowiec 4-0 i to była absolutna miazga trenera Grabowskiego nad tym, co dzieje się w Sosnowcu, to wiemy. Polonia Warszawa, Wisła Płock 2-2, Wisła Kraków, Miedź Legnica. Hit tej kolejki 2-0 wygrywa Wisła Kraków. Do tego Brugbet, Resowia 1-4. Tutaj absurdalna sytuacja. Dwie czerwone kartki Termaliki już w 14 minucie, a mimo tego Terma prowadziła 1-0 i to było coś absolutnie niespotykanego. Natomiast ostatecznie Resowia trenera Urlatowskiego wygrywa 4-1. Chrobry Głogów pokonuje GKS Tychy, to też sensacja, 1-2 w Tychach. Dalej mamy Stal Rzeszów kontra Motor Lublin, 2-1. Arka Gdynia, Odra Opole, kolejna strata punktów zespołu, który nie powinien ich stracić, czyli 2-2 remis Arki. Gieksa Katowice wygrywa z Podbeskidziem aż 5-0. No i ostatnie spotkanie, Górnik Łęczna z Nicz Pruszków, 1-1. Tutaj Szuma Nagamatsu strzela na remis w 93 minucie. Lobem nad Maciejem Gostomskim. Lobem nad bardzo wysokim Maciejem Gostomskim. Ten lob taki dosyć przypadkowy, no ale jednak rzadko się zdarza, żeby piłka nad Maćkiem przeszła, no bo jednak bardzo wysoki bramkarz. To się zgadza i bardzo dobrze dysponowany też w tym sezonie. Lechia, Zagłębie 4-0. Ja was poproszę tylko o dwa zdania w tym temacie, bo mam wrażenie, że trzeba odnotować zwycięstwo oczywiście lidera tej ligi, no bo to już lider samodzielny, panie Mateuszu. Natomiast 4-0 z Sosnowcem to jest wynik no i tak potężny. I tak patrząc na zespół rywali. No mogło być i 7 czy 8-0, prawdę mówiąc, tak, w tym spotkaniu. To, ale 4-0 oczywiście też wygląda super. No Lechia korzysta z tego, że inni rywale się na razie wywracają mniej czy bardziej, tracą punkty. 6 punktów to jest naprawdę spory kapitał nad GKS-em Tychy i tą resztą stawki, więc Lechia jest, można powiedzieć, w 100% przygotowana na to, że ten terminarz będzie trochę trudniejszy. Mają po przerwie reprezentacyjnej w święta mają mecz z Odrą Opole domowy, czyli taki, który miała teraz Arka, było widać po Arce, że Odra naprawdę potrafi postawić trudne warunki. No cóż, to fantastyczna taka grafika. Prawda, grafika. Fakty to fakty, tak? Była radość w Gdyni po wycie zwycięskich derbach. Drużyny szły w łeb, teraz Lechia zasłużenie. Oczywiście jest na pierwszym miejscu i czy zostanie z tego pierwszego miejsca zrzucona? No na razie się na to nie zanosi. Oczywiście grali z fatalnym Zagłębiem. Jak mówił trener Zagłębia, kolejną ciekawą rzecz, piłkarzy przytłoczył stadion w pierwszych 15 minutach. Mi się wydaje, że w 90 całych, a nie w 15. Natomiast no fakty są takie, że Lechia grała jak zespół mogące być w ekstraklasie zaraz, a Zagłębie wyglądało dokładnie jak zespół, który z hukiem zasłużenie z tej ligi prawdopodobnie zaraz zleci, i to dość szybko, prędzej niż później. No cóż, no brawo dla Lechii, co tu dużo mówić. No maszyna działa jak należy, a też wiemy, że ma problemy jednak klub finansowy, a drużyna się tym nie przejmuje, jeśli chodzi o boisko, tak? Bo przejmują się w szatni, nie przejmują się na boisku. Wygrywają, więc szacun trenerze Grabowski, szacun Lechia i brawo. I brawo, i dwa punkty traci do nich Arka Gdynia. Natomiast mam wrażenie, że meczem tej kolejki, jeśli chodzi o poziom piłkarski, jeśli chodzi o zapowiedzi, nawet tydzień temu z trenerem Radosławem Bellą rozmawialiśmy, był mecz Wisła Kraków Miedź Legnica i tutaj Rodado cofnięty na pozycję numer 10, przed nim Sobczak w ataku i wyglądało to, mam wrażenie, dużo sprawniej niż w ostatnich tygodniach. Rodado się bawił, bardzo dobrze rozgrywał piłkę i uczestniczył tak naprawdę w każdej akcji ofensywnej. To dało 2 gole, wygrana 2-0 i ta Wisła zaczyna wyglądać. No właśnie tutaj do tego się trzeba odnieść przede wszystkim, że zaczyna to, tak jak mówiliśmy sobie kilka nawet programów temu, mówiliśmy o tym, że trener Rudę widać, że ma jakiś plan, ale jeszcze nie wiadomo dokładnie, jak ten plan wygląda. Natomiast tutaj rozmawialiśmy z trenerem Belą, on powiedział, że trzeba jak najdalej Wisłę trzymać od swojego pola karnego, atakować wysokim pressingiem i ten pressing rzeczywiście Miedzianka zakładała. I powiem szczerze, że ten pressing wcale nie był taki zły, natomiast jakość zawodników Wisły w wyprowadzaniu piłki, w wychodzeniu spod tego pressingu, oni bardzo często byli o jedno podanie od tego, żeby po prostu stworzyć już taką sytuację bramkową.
i również spod tego właśnie wyjścia, spod swojej bramki stwarzali kolejne sytuacje, bo jak w pressingu udać się powiedzmy tam drużynę gdzieś ograć, no to później masz bardzo duże przestrzenie na boisku, a jak wiemy, no zawodnicy ofensywni Wisły takie przestrzenie, tak to się mówi, połykają wręcz. Bardzo szybcy, dobrze z piłką i ciężko myślę się było później Miedziance przeciwstawić, chociaż dzielnie walczyli. I tutaj nie można też powiedzieć tak, że Wisła po prostu się po Miedzi przejechała. Dzielnie walczyła Miedzianka do końca. Chyba po prostu troszkę zabrakło tych umiejętności. No. To fakt. Też powiedziałeś o tym, że Miedzianka doskakiwała. Pressing był zakładany dosyć wysoko, a było takie nagranie wycinane potem też w internecie, kiedy piłkarz Miedzi sfaulował zawodnika Wisły, a trener Bella wtedy uniósł wysoko ręce, a potem jeszcze zaczął bić brawo. Rozumiem emocje meczowe, ale mam wrażenie, że tak jak bardzo cenimy trenera Belle i nieraz to podkreślaliśmy, tak po prostu nie przystoi w ten sposób, jak teraz widzimy na ekranie się zachować. Mateusz. Wiesz, co mi się wydaje, Samuel, że można to trochę źle interpretować, w sensie nie byliśmy na tym meczu w Krakowie, więc wiecie, no emocje meczowe, tak, może trener Bella najlepiej by sam to powiedział, ale może jakby bił, wiecie, brawo za to, że jego zawodnik dobrze się ustawił, że wykonał, no wiecie, taki motywacyjny bardziej ruch. Znaczy, nie sądzę, nie podejrzewam trenera Belli, że bił brawo, że jego piłkarz wykonał brutalny faul, bo raczej nie słynie ani Miecz, ani trener Bella z upodobań do brutalnej czy ostrej gry, więc tutaj trochę wziął rolę adwokata diabła się wciela. Natomiast oglądając ten mecz, można było odnieść takie wrażenie, że ta Wisła w końcu ten mur Miedzi przebije. Trochę mnie Miedź rozczarowała mimo wszystko, bo jeśli mówimy o Miedzi, która ma się bić razem z tą Wisłą i innymi drużynami o awans, czy bezpośredni, czy przez baraże, to jednak no dość słabo moim zdaniem Miedź jako ogół wyglądała i można było czuć, że ta Wisła w końcu strzeli. I widzicie, no rozmawialiśmy tydzień temu dokładnie, nawet nie cały, w zeszłym programie rozmawialiśmy o tym, żeby cofnąć Rodado, dołożyć Sobczaka, wycofać Goku na ławkę rezerwowych. Tak nie wszyscy byli przekonani. Też na czacie widać było, że były różne opinie, a tu jednak ten pomysł wypalił. Szacun dla trenera Rudę, że no nie bał się takiej decyzji jak posadzenie na ławce Goku, który ma liczby z kosmosu, nie chcę powiedzieć jakie, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Jego pomysł wypalił, kolejny pomysł trenera Rudę wypalił. Wisła wygrywa i w sumie z tych dwóch meczów z Arką w Gdyni jeden punkt i tutaj trzy punkty z Miedzią, to myślę, że jest tak optymalnie. No remis z Arką w Gdyni był koniec końców sprawiedliwy, tutaj Wisła też sprawiedliwie wygrała. No i sytuacja w tabeli jest coraz lepsza, teraz taki mecz trochę pułapka, bo z Chrobrym zagrają Wiślacy w następnej kolejce, ale jeśli chcą myśleć o bezpośrednim awansie, no to powinni przyjechać do Głogowa jako swoje. Niemniej nie będzie to łatwy mecz, bo widzimy GKS Tychy się na Chrobrym wywrócił, mimo że sytuacji miał sporo, to jednak to Głogów świętował wygraną na wyjeździe. No to na pewno, ale mam wrażenie, Mateusz, że mecz pułapka dla Wisły Kraków to jest w każdej kolejce, bo zespoły się na Wisłę też napinają, nawet jak nie walczą o najwyższe cele. Ale Chrobrego konkretnie bym nie wyróżniał w tym temacie, bo okej, z tych zespołów z dołu tabeli prezentują się najlepiej pod kątem zdobywania punktów w tym roku. Naprawdę trener Plewnia ogarnął tam sytuację, ale z drugiej strony, jeśli chcesz być w Ekstraklasie, to musisz wygrać z Chrobrym Głogów, a wiemy, że Wisła traciła już przecież punkty i z Zagłębiem Sosnowiec w tym sezonie i z Podbeskidziem, co też warto podkreślić. Natomiast jeśli chodzi o liczby Rodado, bo o nim mówiłeś, 13 goli i do tego 3 asysty. Łukasz Sekulski ma 14 goli i bodajże bez asyst w jego przypadku. On jest liderem klasyfikacji strzelców. Znowu zresztą zdobył bramkę, tym razem z Polonią Warszawa z rzutu karnego. Jeśli chodzi o Wisłę, to myślę, że omówiliśmy to dosyć szeroko. Ale z kolei Arka Gdynia, no panie Mateuszu, nie można tak. Nie można zremisować z Odrą Opole 2-2, jeśli chce się być liderem tej ligi. Z Odrą, która ma, podkreślmy, kiepską wiosnę, mimo że w pierwszej rundzie pokazała, że tam poziom jest na fajnym poziomie. Poziom na fajnym poziomie, tak, po polsku no, bardzo. No co tu dużo mówić? No na pewno niedosyt, bo jeśli grasz u siebie z Odrą, to Arce przystoi, wręcz musem jest teoretycznie zwycięstwo. Natomiast, a dlaczego nie wyszło? No, był to na pewno... Powtórz, przepraszam. Dlaczego nie wyszło? Za
dlaczego nie wyszło? Myślę, że zbyt wielu piłkarzy nie miało swojego dnia, to po pierwsze. Po drugie, brakowało Olafa Kobackiego, mimo że zastępujący go Tornika Gaprindaszwili zagrał niezłe spotkanie, to też trener przyznał. No to jednak musiał trener zmienić schematy, bo brakowało Olafa, mówię, zbyt dużo piłkarzy nie miało swojego dnia. Arka też miała te problemy w ofensywie. Karol Czubak został wyłączony przez silnych obrońców Odry. No jeszcze jedna, dwie rzeczy właściwie. Pierwsza to jest katastrofalne, fatalne, katastrofalne, paskudne boisko w Gdyni. Ja powiem tak, widząc je na bieżąco, pamiętając jak kiedyś wyglądało Murawa, to jest wstyd, że Arka grająca awans do ekstraklasy, Arka, która stawia na posiadanie piłki, Arka, która stawia na ofensywną grę, tak? I jest taka filozofia trenera Łobodzińskiego, że Gdyńskie Centrum Sportu tutaj, które zarządza tym obiektem, daje coś takiego. No ludzie kochani, no cytując popularny zwrot, to jest po prostu kompromitacja, że Arka musi grać na takim boisku, bo właściwie Arka sama sobie w ten sposób, znaczy nie Arka, ale Gdynia właściwie zabiera Arce w tym wypadku atut, bo dobre boisko ułatwiałoby mega robotę arkowcom, a tu widać było, że Czubak i spółka mieli duże problemy, bo to boisko wyglądało, jakby tam 40 dzików biegało, a nie 22 piłkarzy. No katastrofa po prostu, katastrofa. Bartek Kalinkowski jest fanem nie tylko pierwszej ligi, sztucznej inteligencji i szybkiego samochodu, ale też tego, jak Mateusz Chawrot się bulwersuje, kiedy mówi o Arce Gdynia. Bo mam ale wrażenie... teraz nie mówię o Arce, tylko wokół, tak? No naprawdę, to boisko masakra. A druga rzecz, bardzo ciężki mecz to był do sędziowania dla sędziego Marciniaka, Tomasza Marciniaka, nie Szymona, jak ktoś nie oglądał. No i myślę, że niestety nie dźwignął sędzia tego meczu, bo było sporo kontrowersji, sporo brudnej gry i nie mówię, że on sprzyjał żadnej z drużyn, absolutnie nie, po prostu moim zdaniem sędziowanie tutaj było na słabym poziomie, a jak wiemy w pierwszej lidze, no to jest dość częsty jednak problem i myślę, że to też przeszkadzało Arce na pewno w jakimś płynnym meczu, bo Odra przyjechała, Odra miała swój plan, Odra chciała zdobyć punkt i myślę, że trener Nocoń, który był bardzo zadowolony na konferencji prasowej z tego, jak Odra zagrała, no mógł być zadowolony, bo jakoś ta Odra zrealizowała plan, więc może to tylko nauczyć Arkę, że inne drużyny, że tu nie ma trzech punktów danych za darmo, więc no trzeba się poprawić i patrzeć dalej na kolejny mecz. Arka gra z Miedzią w Legnicy. Też jest to ważne spotkanie, no bo Miedź jest wysoko. Niemniej na pewno to nie jest żaden dramat, że Arka teraz zremisowała z Odrą, bo patrząc na tabelę, ma dalej 4 punkty przewagi na trzecim miejscu, a jak ruszała runda, to ta przewaga była bardziej ciasno w tabeli, więc absolutnie nie ma co bić na alarm, po prostu no, nie będą non-stop wygrywać arkowcy, szczególnie, że mówię, tak jak mówiłem, wielu piłkarzy miało słabszy dzień i tyle. Tak jest, no to jeszcze dodam, że jeśli chodzi o wydarzenia z tej kolejki ligowej, oczywiście działo się i w Niecieczy, i działo się w Gdańsku, i w Warszawie, i w Rzeszowie, natomiast ja bym podkreślił jedną konkretną rzecz niemeczową, ponieważ Szymon Janczyk poinformował, że Marcin Brosz być może będzie trenerem Termaliki. Ja mówiłem o tym w programie jakiś miesiąc temu, że Marcin Brosz rozmawiał z Górnikiem Łęczna, ale że jeśli miałby się podjąć tego typu pracy, czy też w Podbeskidziu był temat, to chciałby, żeby to był projekt długoletni, żeby finanse się zgadzały, ale przede wszystkim warunki do pracy jego sztabu, żeby się zgadzały. Natomiast Szymon Janczyk pisze wczoraj, coraz więcej osób mówi, że Marcin Brosz mimo pierwotnych nieporozumień finansowych ostatecznie dogadał się z Brugbet Termaliką Nieciecza i zostanie trenerem tego klubu. Bardzo ciekawe, jak to się skończy. Może w końcu w gminie Żabno powstanie klub na miarę marzeń państwa Witkowskich. Jeśli Marcin Brosz zostanie ogłoszony nowym trenerem Termaliki, to to będzie nowa siła pierwszej ligi od przyszłego sezonu? To czas pokaże, bo pierwsza liga weryfikowała już nie takie plany, więc zobaczymy, jak pójdzie trenerowi Broszowi. No i no cóż, powiem szczerze, że tak, od momentu odejścia z Górnika Zabrze, no to trener Brosz się przewijał absolutnie w każdym jakimś klubie, który powiedzmy bardziej zasłużonym, czy tam większym i zawsze słyszałem, że się nie dogadał, więc ja już naprawdę jestem bardzo ciekaw, jak trener Brosz w końcu wróci na tą ławkę trenerską, no i co będzie jego drużyna pod jego wodzą prezentowała. Ja bym go wziął bardziej w Ekstraklasie zdecydowanie, ale jeśli zacznie z powrotem
z pułapu pierwszej ligi, no to będziemy to obserwować, bo tak jak powiedziałeś, różnych trenerów, różne postaci ta liga weryfikowała w sposób negatywny. Zobaczymy, jak będzie z Marcinem Broszem i Termaliką, czy tu będzie oficjalna prezentacja. Przecież Michał Probierz nawet był trenerem Termaliki. Nawet był? Przez całe dwa dni, ale ogłoszony został. Mamy jeszcze ankietę na sam koniec, więc kto lubi klikać, niech kliknie, kto wygra pierwszą ligę. Lechia, Arka, Wisła Kraków czy inna drużyna, i na Lechie 47% głosów, także no też bym się pod tym podpisał, że Lechia może to faktycznie wygrać, a Bartek tylko mi wskazuje na naszego korespondenta z Gdyni, który się delikatnie uśmiecha. Samuel, jeśli nie ma problemu, jeśli ja mówię wiele razy, że chciałbym, żeby obie drużyny z Trójmiasta awansowały do pierwszej ligi, i myślę, że tak właśnie będzie. Może tak faktycznie być. Kto z Gdańska, Gdyni czy Krakowa kliknął w naszej ankiecie już ponad 300 głosów, to niech od razu kliknie i zareaguje łapką w górę, tak jak my zareagowaliśmy od razu na wieści o Gonzalo Feio i zwołaliśmy tutaj program specjalny. Ja wam za te łapki w górę bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję ekipie produkcyjnej, że zgodziła się zostać, a nawet przyjechać tutaj specjalnie w niektórych przypadkach na ten program. Dziękuję panu Bartkowi Kalinkowskiemu, który też specjalnie się zerwał i przyjechał. Dziękuję serdecznie. Odwołałeś trening z dziećmi, tak? Tak, jeden tak. Ale jeszcze ich wyszkolisz na naprawdę wielkie talenty, o tym może jestem przekonany. I Mateusz Hawrot, ten, któremu dziękuję najmniej, no bo przecież on siedzi w swoim domu, wygodnie pije herbatę i tylko do nas pogadał przez kilkadziesiąt minut. Ale tak, dziękuję wam bardzo. No niestety mówię, nie ma możliwości teleportacji z Gdyni do Warszawy, więc będę na następnym programie osobiście. Będziemy reagować na to, co się wydarzy w sprawie Gonzalo Feio. Natomiast za dzisiaj bardzo dziękujemy. Pierwsza Liga Raport, wydanie specjalne. A tymczasem 15.45 zapraszamy na konferencję prasową Michała Probierza. 15.30 nawet. Michała Probierza i Roberta Lewandowskiego.